Najświętszą ofiarę mszy świętej składam zapisaną miałem intencję o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla siostry. I tutaj zgodność z okazji urodzin od tej samej osoby, która prosiła o te intencje. Przypadek losowy, proszę o to wszystko, co potrzebne jest, żeby niewiasta odeszła od chłopa, z którym nie ma ślubu. On jest rozwodnikiem, już chory, opiekuje się nim. Sumienie owej niewieście nie pozwala opuścić chłopa, nie męża. Państwo tu jesteście przez przypadek, tak? Czy nie ma przypadków, a są znaki? I ta intencja tutaj jest z tytułu imienin, więc była nawet proszona, czy dziś ksiądz, nie, czy może ksiądz dziś, albo nie było może, tylko niech ksiądz dziś odprawi mszę ta z tytułu imienin. A ja tą z tytułu imienin odkładam na zaś, za kogoś, kogo ta osoba, której to dotyczy, co przed chwilą powiedziałem, swoją intencję odkładałaby na zaś. Żeby kobieta znalazła odwagę, wiarę, że trzeba od mężczyzny, który jest rozwodnikiem, mimo że się żyje już jak brat i siostra, czyli nie współżyje, odejść. Jeśli chce mieć się udział w sakramentach świętych i do nieba pójść. Intencja jest w jakiś sposób ode mnie. Od tego trzeba zacząć. Skoro nie możesz zrobić, że mówię ci tak, zrób i rób. Wtedy się mówi, że pasterzy nie ma. Że są źli. Ale jak pasterz mówi zrób, to się mówi nie mogę, nie mam sił. Ksiądz nie jakiś, nie wiem jak ci się nazywają, samuraje, żeby sobie harakiry zrobił. Przychodzi mu odprawiać mszę. Jeden taki, jedna taka w Polsce, na świecie? Do nieba chce iść. Nie zostawi, nie wyprowadzi się. Serduszko nie pozwala. A sumienie? Jak? Jak ma być, jak zdeprawowany jest? Rozum zaciemniony i wola słaba. Stąd ta msza. Do tego jeszcze te okoliczności tu. Samej zainteresowanej już nie ma, bo nie wiadomo, czy kukurydza już do koszenia, zboże, czy rzepak, czy inne rzeczy. Do mamusi trzeba jechać. Nie wiadomo. W każdym razie jest tutaj msza święta. I to okoliczności, prawda? Msza święta w rycie rzymskim, największy skarb Kościoła. Może pani Ani Nianiu tutaj przyjedzie z Bydgoszczy czy skąd? Niedaleko jest. Największy skarb Kościoła. Tu. Jak się idzie, widzi, prawda, samochód, namiot. No po prostu widok, och, mojej mamy to nie zachwyca? Jak Kościół jest. Nie tam w tych katedrach, nie tam tych w kościołach. Po lasach. Prawie że. Jeszcze nie. Nie wiadomo jak będzie. Po lasach, po cmentarzach. Żeby mógł ksiądz odprawić najświętszą ofiarę mszy świętej. Głosić katolicką naukę i powiedzieć o człowieku. O strukturach kościelnych, ludziach kościoła. Jak jest. Od chociażby ten przykład, który wczoraj dawałem. Niewymyślony. Niewymyślony. Ksiądz jest w stanie słuchać spowiedzi i wobec dwudziestokilkoletniej dziewczyny umówić się z nią, że jej da książkę, a potem się do niej dobierać.
wychowany na nowej mszy. Wzorowy działać z młodzieżą, od razu, żeby nie było, nie salezjanin. I niechby tylko powiedziała, że to było, miało miejsce. Mogło się spotkać, że matka by była przeciwko, nie uwierzy, ojciec nie uwierzy, proboszcz nie uwierzy, biskup nie uwierzy, powiedzą, ty wymyśliłaś. A to nie ona, tylko on, księżulo. I ze spowiedzi, żeby to widzieć, nie że ją gdzieś tam zobaczył, podejrzał, sama się gaiła, przyszła po pomoc. Później tak może być, że wreszcie chłopa masz, to nie puścisz. Grzech jest, wiesz o tym. Nie puścisz. Stąd ta msza. W tym miejscu.